Witam Cię, adepcie sztuk tajemnych. Mam dziś dla Ciebie księgę rytuałów pełną tajemniczych zagadek. Usiądź więc wygodnie i posłuchaj, jak zabrać się do tej księgi. Aby zagrać w księgę rytuałów, będziecie oczywiście potrzebowali swój egzemplarz dziennika, ale do tego coś do pisania. Ja polecam ołówek, jak również narzędzie z dostępem do internetu. Może być to na przykład smartfon. Dziennik Księga Rytuałów jest to książka, w której Waszym zadaniem będzie rozwiązywanie różnych zagadek, które znajdują się na kartach tej książki. Rozwiązania zagadek będziecie wpisywać na ostatniej stronie książki i na rozwiązanie będą składały się takie elementy jak numer, ale również nazwa alchemiczna. Skąd wiecie, że wpisać przy akurat tym elemencie składniku dane rozwiązanie? Otóż na stronach książki macie te symbole, które będą Was później przynosiły do konkretnej zagadki. Zobaczmy teraz, jak rozwiązywać zagadki i skąd będziemy brali numery, jak również nazwy alchemiczne. Tu już będzie nam potrzebny telefon. Tak więc otwieracie swoją książkę na jednej z pierwszych stron i tutaj macie bardzo ważny QR kod. W tym momencie musicie wziąć urządzenie, z którego korzystacie przy grze, zeskanować ten QR kod i tenże QR kod przeniesie Was na stronę, gdzie będziecie wpisywali rozwiązania Waszych zagadek. Zajmijmy się teraz przykładowo rozwiązaniem pierwszej takiej startowej zagadki. Otóż mamy tutaj jakiś ciąg liter i mamy tutaj jakieś elementy. Ja wpadłem po jakimś czasie na pomysł, że chodzi tutaj o uszeregowanie tych liter według długości takich kresek, które mamy pod tymi literkami. Dzięki temu uzyskujemy rozwiązanie i rozwiązaniem tego zadania jest słowo ofiara, więc klikam ten symbol, który jest taki sam jak symbol zagadki, na której się znajdujemy i wpisuję teraz rozwiązanie. Wpisałem już słowo ofiara i teraz zostaje mi tylko kliknąć sprawdź i tak, udało mi się to wszystko zrobić, dzięki czemu mam już poszczególne elementy, które muszę wpisać na końcu książki. Dodatkowo, jeśli na przykład nie szłoby Wam rozwiązanie danej zagadki, możecie skorzystać z podpowiedzi. Rzeczami, które muszę wpisać na końcu jest słówko me anima, jak również cyferka 1. Tak więc szybko i ochoczo wpisuję odpowiednią nazwę alchemiczną, jak również numer i przystępuję do rozwiązania kolejnej zagadki. Co również warto wiedzieć, to to, że typy zagadek w Księdze Rytuałów są bardzo różne i czasami nie wystarczy tylko sama książka, ale będziecie musieli jednocześnie używać książki, jak również aplikacji, która została dołączona do gry. I to by było na tyle. Wielu udanych zagadek, powodzenia i do następnego razu.